Dzień dobry wszystkim. Jest ze mną Wojciech Goguk. Cześć Wojciechu. Cześć, cześć. Pozdrawiam wszystkich również. Jest to nasz kolejny prelegent w ramach wkładu, jaki daje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego w Europejskiej Biennale Budownictwa Słomianego 2021, które odbywa się w dniach 30 lipca do 1 sierpnia, czyli w ten weekend, który aktualnie przeżywamy. Ten wywiad jest już robiony po godzinie 17, kiedy ESBG 2021 ruszyło z kopyta na kanale YouTube. Także serdecznie zapraszamy na nasz kanał OSB, gdzie jest wszystko wyjaśnione, albo na www.strawbuild.eu. A tym razem Wojciech opowie nam z Dekoratona o kilku rzeczach. Wojciechu, o czym dzisiaj nam opowiesz? A ja w tym czasie udostępnię ekran. Super. Chciałbym Wam powiedzieć o kilku produktach, o tym, czym zajmuję się od przeszło 30 lat, o pasji związanej z budownictwem naturalnym, a szczególnie o tych właśnie produktach, które w tej chwili pokazujesz. Czyli powiem Wam o tynkach wapiennych, które dają efekty na przykład betonu, na przykład trawertynu, o farbach wapiennych, o farbach kazeinowych, kazeinowo-olejnych, o tadelakcie, który w tej chwili jest na zdjęciu. No i to w zasadzie tyle. Chciałbym jeszcze dodać ze swojej strony, że Wojciech jest specem od wapna, czyli od czegoś, co jest bardzo żrące, ale jego nie żre. Jest czymś, co daje niesamowite efekty dekoracyjne i czymś, co jest niezbędne w miejscach, gdzie jest wilgoć. Jeżeli mówimy o domach z kostek słomy, są to łazienki, jakieś pralnie, korytarze. Oczywiście można otynkować całość domu wewnątrz również, ale w domach z kostek słomy najczęściej tynki wapienne są stosowane na zewnątrz. Ale tak jak tutaj Wojciech będzie przedstawiał zdjęcia i opowiadał, te tynki wapienne są przede wszystkim naturalne, są po drugie, dają możliwości nieograniczone, jeśli chodzi o wykonawstwo i efekty dekoracyjne, bo też jest specem od efektów dekoracyjnych. Także tutaj, Wojciechu, tu rozumiem, Wojtku, jest tadelakt. Czyli tak, czym tak. Jest, w kilku słowach, czym jest tadelakt, bo wielu ludzi za nim tęskni, a tak jakbyś powiedział, czym on jest? Tadelakt jest w pełni naturalnym tynkiem wapiennym, hydrofobowym, ale w pełni dyfuzyjnym. Czyli to jest tynk, który praktycznie może służyć do tego, żeby był zastosowany na przykład w kabinie prysznicowej, a jednocześnie będzie oddychał, czyli ściana będzie oddychała, czyli będzie paroprzepuszczalny. Jest to bardzo ciekawy tynk, jest to tynk sprzed kilku tysięcy lat, wymyślony w Maroku, pod Marrakeszem, ponieważ tam znajdują się bardzo takie specyficzne złoża wapienia, który później był wypalany i zaczęło się od tego, że Marokańczycy zaczęli tym tynkiem uszczelniać zbiorniki z wodą. Później dopiero zaczęto tym tynkiem tynkować elementy architektury. No i później przez wiele, wiele, wiele lat ten tynk w ogóle został zapomniany. Wrócił nie tak dawno, myślę, że kilkadziesiąt lat temu pojawił się i ta wiedza z powrotem zaczęła być kultywowana. To jest dość ciekawy tynk, dlatego że daje takie wrażenie, jakby na ścianie został wypalony kafel. Ten tynk jest ciepły, w dotyku jest ciepły, nie jest taki jak szkliwione kafle. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy materiał. Coraz więcej rzeczywiście, coraz bardziej popularny, coraz więcej osób chciałoby go mieć. No jest owiany pewną tajemnicą, dlatego że wykonanie tego tynku jest bardzo, bardzo pracochłonne. Wiele pracy trzeba w to włożyć, żeby ten tynk odpowiednio, umiejętnie położyć i żeby on spełniał swoje zadanie.
Efekt finalny jest taki, że ten tynk gładzi się kamieniem półszlachetnym, który jest odporny na wapno. Gładzi się, nie zaciera się tego tynku, jego się gładzi. Czy to też jest tadelakt? Nie, zaczęliśmy od tadelaktu, bo chyba to bardzo ciekawy produkt. Tak, natomiast tak, to jest tynk wapienny w efekcie betonu. Nie za bardzo lubimy cement i beton, natomiast tutaj nie ma cementu i to jest tylko i wyłącznie tynk wapienny. Tutaj mamy znowu tadelakt. Tutaj tadelakt. To jest pierwsza w ogóle chyba łazienka w Polsce wykonana tego typu materiałem. To był rok, żebym nie skłamał, chyba 99 albo 2001. Dość stare zdjęcia. Tutaj mamy też beton w łazience. To Wojtku, powiedzmy... ja tu od razu tutaj Wojtka wejdę mu w słowo. To jest wapno, tynk wapienny o efekcie betonu. Tak jest. Tutaj chciałbym wszystkich rozmówców naszych i oglądających uspokoić, że nie mówimy o betonie, tylko o wapnie. I ja rozumiem, że to klienci jakby tak żądają, że ten może być naturalny, ale niech wygląda jak beton? Tak, dokładnie tak. No chodzi o to, że tynki wapienne są bardzo specyficzne. Efekt, jaki się osiąga przy pomocy tynku wapiennego, jest zdecydowanie ciekawszy niż ten betonowy. W związku z tym to jest takie szlachetne, to jest taka stara Italia, ponieważ we Włoszech mamy w zasadzie kolebkę tynków wapiennych i klienci trochę wymusili efekt betonu. Ja tu z przyzwyczajeniem mówię beton, dlatego że ja przede wszystkim zajmowałem się w życiu tynkami dekoracyjnymi. I no i z przyzwyczajenia po prostu mówię beton. Jak myślę, mówię beton, to myślę tynk wapienny. Sorry za te skróty, ale to po prostu tak to u mnie działa. Natomiast rzeczywiście wszyscy się zawsze zastanawiają, mówię beton, a myślę tynk wapienny i później dalej mówię o wapnie. Może to rzeczywiście nie jest do końca kompatybilne. Tutaj kolejny efekt. Wcześniejszy taki, wapno z efektem betonowym. Tak jest. A tu mamy tutaj dom, mówiłeś, który na zewnątrz ma tynk wapienny. Tak, to jest tynk wapienny na bardzo ciekawym kruszywie marmurowym. To kruszywo jest wyjątkowe, ponieważ ma bardzo ciekawy kolor. W połączeniu z wapnem daje możliwość zastosowania wewnątrz, na zewnątrz. Może być efekt na przykład trawertynu. Tutaj mamy efekt takiego starego tynku greckiego, ponieważ klient sobie zażyczył. To jest ciekawe miejsce, bo to jest ciekawy kompleks pocysterski i mój klient go po prostu odnawia. To jest pierwszy element, czyli pierwszy mały domek. Tam w oddali widać duże zabudowania. I one są już w tej chwili częściowo odrestaurowane. Tutaj ten tynk jest wyjątkowy z tego względu, że to kruszywo jest odporne na działanie promieni UV. I ten kolor, tak jak go widzicie, on zostanie. To i będzie miał wszystkie zalety tynku wapiennego, czyli to wapno będzie grało. Jak jest trochę wilgotniej, to ten tynk po prostu zaczyna delikatnie przyjmować wodę i on zaczyna się zmieniać. To jest bardzo ciekawy efekt, a jednocześnie no, klient chciał, żeby to zostało wszystko zachowane jakby w tej tradycji z tego starego budownictwa. Jest karpiówka na górze, podmurówka z kamienia i cegła później otynkowana tym tynkiem. Tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowy produkt. Takie kruszywo jest kopane tylko w trzech miejscach na świecie. Na dodatek w słońcu... Proszę? Idziemy dalej. Idziemy dalej. W słońcu się delikatnie mieni. Tak. Idźmy dalej. To co jest? Tutaj mamy kolejny produkt. To jest tynk wapienny, drobnoziarnisty, taki finish z kawałkami miki złotej. Przy czym ta mika tutaj jest dość duża, powrzucana
To są kawałki nawet 2 cm na 2 cm. Różne efekty dekoracyjne można uzyskiwać przy pomocy takiego tynku. Widać tutaj taki efekt lekkiej przecierki, takie klimaty włoskie. A tamika dodaje, że tak powiem, takiego efektu dekoracyjnego. I oczywiście może nie być, tak? Tutaj mamy znowu efekt z miką, bodajże taką transparentną. Tu znowu jest mika transparentna, tutaj jest sam tynk wapienny, taki finiszowy, my go nazywamy Bella Napoli. Tu znowu mika na tym samym tynku, to jest cały czas ten sam tynk, Bella Napoli. Bardzo ciekawy produkt, ponieważ można uzyskiwać niesamowite efekty dekoracyjne przy pomocy tego produktu. A tutaj drobna, czarna mika. Aha, czarna mika. Tak, czarna mika. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ przy pomocy tegoż właśnie tynku, barwionego w kilka kolorów, można uzyskiwać efekty reliefowe. Czyli jesteśmy w stanie albo odciskać wzór, albo go wyciskać przez szablon. To wszystko daje możliwości praktycznie nieograniczonego kreowania wzorów na ścianie. Jak mamy takie wnętrza typu vintage, to albo loft, to się może super sprawdzać. Tutaj znowu kolejne elementy. Praktycznie nieograniczone możliwości kreowania wzorów. O, a cóż to jest? Tutaj mamy maszynę pokazującą, znaczy zdjęcie pokazuje maszynę. W taki sposób robimy farbę wapienną. Dokładnie tak samo zresztą przygotowujemy nasze wapno lasowane, ponieważ sami lasujemy wapno palone. Jest to wapno z produkcji rzemieślniczej, idealnie białe i bardzo aktywne. Sami je lasujemy na dyspergatorach, czyli homogenizujemy w bardzo szybkim tempie i uzyskujemy wapno, które w efekcie jest bardzo mocno rozdrobnione, bardzo dobrze nawodnione. I ponieważ okres pomiędzy wypaleniem tego wapna a lasowaniem jest bardzo krótki, ono jest bardzo aktywne, jest bardzo aktywne. Takiej bieli i takiej aktywności naprawdę prawie nie można znaleźć na świecie. A tu co? A tutaj mamy płytkę, gdzie to jest zdjęcie z takiego samouczka szkoleniowego, gdzie pokazujemy, w jaki sposób należy przygotować ścianę i w jaki sposób należy nałożyć tynk wapienny, aby uzyskać efekt betonu. To jest taki, powiedzmy, efekt, który jest podobny trochę do takiego niedbałego szalunku. I tutaj pędzlem w ostatniej warstwie hydrofobizujemy tą powierzchnię, oczywiście naturalnie, bo mydłem z jednej strony, a z drugiej strony nadajemy mu taki sznyt patyny. O, tutaj produkt w wiadrze. A tutaj były, to są dwa jeszcze produkty, które mówiłeś, że przy domach często, no jak mówimy o domach ze słomy, jest bardzo dużo też drewna i tu mówiłeś, że to będą produkty związane z drewnem, prawda? Tak. Zrobiliśmy zupełnie niedawno serię produktów do drewna. To jest farba kazeinowa, kryjąca farba kazeinowa, bardzo matowa, bardzo ciekawa, dlatego że kazeina jest bardzo odpornym spoiwem. Może być stosowana spokojnie na zewnątrz. A drugi produkt to jest taka farba laserunkowa z dodatkiem oleju lnianego i to jest pierwsza ta farba, kryjąca zupełnie. Ona wysycha dość szybko, jest sucha dotykowo, powiedzmy w pół godziny. O, a tutaj jest ta druga z laserunkiem. Ona, to jest farba kazeinowo-olejna, też bardzo ciekawy produkt, też nadający się na zewnątrz. Wszystkie meble ogrodowe, zresztą nie tylko, wewnątrz cała stolarka drzwiowa może być pomalowana tym produktem.
Bardzo ciekawe, tradycyjne i takie szlachetne farby, nie mające nic wspólnego ze współczesną chemią. No proszę, a tutaj? Bardzo ciekawe efekty można tym uzyskiwać. No tak, a tutaj chyba największa inwestycja Tadelaktem w Polsce. Jest to basen w hotelu Arłamów i naszym tynkiem były wykonywane ściany, wszystkie ściany i słupy na tym basenie. No, ciekawa, duża inwestycja, naprawdę ciekawy pomysł na to, żeby Tadelaktem zrobić tak wielki obiekt. To chyba 40 ludzi, pamiętam, robiło. Pięknie. Taka brygada, którą najpierw szkoliliśmy długo. Powiedz, Wojciechu, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie? Można mnie znaleźć na stronie dekoraton.com, aczkolwiek dekoratem pisane przez C, aczkolwiek ciągle brakuje czasu na to, żeby tą stronę uzupełnić poprawnie i żeby ona w końcu zaczęła działać, ale pracujemy nad tym intensywnie i tam w tej chwili jest zaślepka. Natomiast z tyłu myślę, że około 80% tej strony już jest wykonane i pewnie pod koniec tego sezonu budowlanego uruchomimy sklep ze sprzedażą naszych produktów. Natomiast zapraszam na Facebooka, wystarczy wpisać dekoraton i tam pokazujemy również trochę efektów. Na stronie, przy zaślepce chyba też jest formularz kontaktowy. Mamy w portfolio naprawdę bardzo, bardzo wiele produktów. Zapraszam do współpracy wykonawców, architektów, szczególnie tych, którzy są zakochani w budownictwie naturalnym. Wojciechu, powiedz, jako wapniarz, nie mylić z wapniakiem, jako wapniarz, jakie jest twoje marzenie takie dotyczące właśnie wapna? Myślę, że wapno... naturalnego. Tak, wapno jest niesamowitym surowcem i niesamowitym komponentem w budownictwie. Praktycznie rzecz biorąc, przy pomocy wapna można byłoby postawić dom od początku do końca z małymi dodatkami, na przykład paździerza konopnego i trochę drewna. I w zasadzie można mieszkać bardzo zdrowo, bardzo ekologicznie. Wapno ma bardzo wiele zalet. Jest przede wszystkim zdrowe. To jest podstawa. Nie ma tam chemii. To jest najstarsze spoiwo budowlane. Razem z gliną oczywiście. Natomiast wapno tworzy nieprawdopodobny klimat wewnątrz budynku i wewnątrz mieszkania, ponieważ tworzy klimat zasadowy. Użycie wapna miało miejsce w dziejach ludzkości od kilku tysięcy lat. My trochę odeszliśmy od tego i nowe technologie niestety nie są tak skuteczne jak stare technologie wapienne. Wapno, tak jak powiedziałem, utrzymuje klimat zasadowy. Jak wiemy, nowotwory rozwijają się w klimacie kwaśnym. Daje wiele do myślenia, dlaczego tych nowotworów jest we współczesnym świecie tak dużo. My przecież spędzamy prawie 50% czasu w naszych mieszkaniach, w naszych domach. I warto się zastanowić, czy nie stosować tam materiałów naturalnych, a szczególnie wapiennych. To jest moje marzenie, abyśmy wrócili do budownictwa wapiennego. To się już trochę dzieje, bo ludzie mają coraz większą świadomość, zaczynają szukać, zaczynają kombinować, zaczynają myśleć przede wszystkim. A jak pomyślą, to wapno jakby jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Dobrze, dobrze. Bardzo, Wojciechu, dziękuję za wywiad i spotkanie. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia na kanale YouTube.